W jakim języku mówi się w Australii? Po austriacku. Jak? Po austriacku. Nie. Jaki jest największy kraj w Ameryce Południowej? Brazylia. No i Argentyna? Jest w Brazylii. Ile to jest 5 razy 2? 10. 10. A 5 razy 4? 40. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i Piotr Dybski. Zapraszam na hity z całego 2022 roku. A jeśli macie iPhony, to już możecie grać w Quiz House na przeglądarkowej wersji quizhouse.com. Cała Polska może grać, a teraz zaczynamy odcinek! A co oznacza słowo confident? Tak się zapisuję. Confident. No właśnie nie. O! Australia. Tu? Nie. Nie? Jest tam ciepło, jest to kontynent. Tu gdzieś. To jest Afryka. Dobra. Czyli nie. Wziąć. W-I-O-Z-C. O 42, o 17 większa. Aha. No to... A? Sie- 70? Nie, nie. Kto napisał baśnię Braci Grimm? Jan Christian Andersen. Nie. Nie. Inny autor? Chwilę. Nie, mogę strzelić tylko, że Słowacki. A ten, jak sądzisz? Bracia Grimm? Tak. Skąd biorą się rodzynki? Jak na przykład kawę robią, to z jakiegoś drzewka, no to rodzynki też mi się wydaje, że jest takie. Czyli kawa jest z kawowca, a rodzynki? Nie wiem, rodzynkowiec. Bruksela to stolica... Berlina? Co to może być libido? To jak młodzi jesteśmy, to na pewno nie coś z naszych czasów. No nie wiem, libido. A z jakich czasów to może być? 90. nie wiem. Czasy 90. Lata. Jezus Maria, ja jestem z lat 90. A on mówi jakich czasów? 90. czasów. Dlaczego księżyc krąży wokół Ziemi? Ziemia krąży wokół Ziemi. Nie. Nie. 16 z pierwiastku to jest 8. Lubisz piłkę nożną? Lubię. Ronaldo pochodzi z tego kraju. No pochodzi. Madryt? To nie państwo. To była stolica Hiszpanii, to mamy poprzednie pytanko. Z czego go znamy? Co on wymyślił? A, on chciał się przenieść do przeszłości. I udało mu się? Nie, nie udało mu się, ale cały czas myślał nad tym. Jak po angielsku mówi się z góry dziękuję? Thank you. Nie wiem, jak z góry jest. Jak jest góra? Up. Thank you, up. Kto napisał w pustyni i w puszczy? Strzelam, J.K. Rowling? Czy nie? Nie wiem. To daj ty. Nie mogę. Teraz ty. Nie, dobra, Słowacki. Skąd bierze się papier? Nie wiem, z jakiejś bawełny może? 45 dzielone na 3. Nie da się. To na pewno jest mapa Europy? A co, czego to może być mapa? No nie wiem, Afryka, Azja, raczej tamte rejony, albo tak? Ewentualnie Ameryka. Bardzo ładnie, kto to napisał? Quo Vadis? No nie wiem, może powiem tego pana Tadeusza, że pan Tadeusz, znaczy Tadeusz Sopica. Czy nie? Co to jest Bajkał? Na początku mi się tylko kojarzyło z bajką, ale bajką nie wiem, coś jak kałuża? Trochę większa, no. Jezioro? Jezioro, no. Nazwa jeziora? Tak, to jest nazwa jeziora. W jakim kraju może leżeć? Afryka? Jak rozmnażają się ptaki? No, one się rozmnażają? Ile wynosi 50% z 50? Jeden? 50? To Hitler. A ja ty jakbyś obstawiała? Piłsudski? No, srom to jest... No, jak... odbyt? Ja wiem, co to jest. Jest ja pewna wiem, grupa, która jest. Z tego korzysta, nie? Kto? Tak, ja wiem. To jest ta grupa tych łysych takich, czy nie? Czy miałeś na myśli nazistów? Czy... Tak. Bo nie, zdecydowanie nie. Nie? A z czego się składa woda? Z tlenu, bo jest O. Mhm. I z czego jeszcze? Z tlenu, z powietrza i z wody. Ile ludności ma Polska? Obstawiam między 20 tysięcy a 30.
tysięcy? No, może więcej. Raczej więcej. 50 tysięcy. A co to jest szczupak? Tak. Jaki ptak? Szczupak. S-Z-A-N-S-C-I. King on an island, czyli król na wyspie. Przeczytaj jeszcze raz. Knight? To nóż, tak? Nie. Blisko, to jest knife, tak? Knife, knife on island, czyli... Ale to nie jest knife, to jest inaczej. Knight? To jest knight. Knight on island, sorry, że tak jest źle napisane, albo tak mnie troszeczkę wprowadził w błąd. Dobra. Nie, tak się noc pisze. Na wyspie, dobra. Jak sądzisz, jak coś jest chmurze, to lepiej działa, kiedy jest pochmurny dzień, czy słoneczny? Słoneczny. Pierwszy król Polski... Jan Matejko. Czy jesteście w stanie na tym obrazku pokazać mi jajniki? Nie wiem, stawiałabym bliżej niż tutaj, po tej stronie, z tej góry. Mhm. Na pewno, ale tylko gdzie, nie wiem. To nie jest męski układ rozrodczy? Jak się mówi poprawnie, Słowenia czy Słowacja? Słowacja. Ratuj. No, poprawnie się mówi na oba te państwa. Tak, to są dwa różne. Ilu królów pozowało Matejce do Pocztu Królów Polskich? Dlaczego to jest pytanie do mnie? Nie. O Boże! No, pytanie chłopcze. Żaden. Żaden. Dlaczego? Matejka żyła wiele później od ostatniego króla Polski. Tak jest. Wow! W jakim kraju znajduje się Krzyża Wieża w Pizie? Krzyża Wieża? No w Pizie. W Pizie. Jak to się mówi, nie, żeby brzydko nie było, nie? Postaraj się powiedzieć nie brzydko. P***ie. Kogo tu mamy? Roberta Lewandowskiego? Nie. To uważasz, że jest Robert Lewandowski? Ratuj brata. Wiem, że jest z byłej Jugosławii, chyba z Chorwacji. A włączać? V-E-O-C-Z-A-C. Luksemburg to stolica jakiego państwa? Nie, Dania nie. Mm-hmm. Szwajcarii? Belgii? Finlandia? Holandii? Nie. No to Luksemburg to będzie stolica Szwajcarii. Jak jest nazywany wynik mnożenia? Sumo. Jak powiesz do kobiety, czuję do ciebie pociąg? I have today. Co masz dzisiaj? Mrr. Mrr. Zamruczysz do niej, tak? Tak jest. No podoba ci się kobieta, to co jej powiesz po angielsku? I love you. Od razu? Od razu. Prosto z mostu. Ja się nie pierdzielę. Jak sądzisz, kto mógł wynaleźć miód? No ktoś, kto lubił pszczoły. Na pewno. Co ty byś powiedział na to? No generalnie nikt nie wynalazł miodu, bo pszczoły to tworzą. To jest niesprawiedliwe. Co to Madagaskar i gdzie leży? No Madagaskar to jest chyba w Nowym Jorku, czy nie? Madagaskar w Nowym Jorku. Tak? Jedno z pięciu dzielnic? Mamy Brexit, Madagaskar, Queens. Jaka jest czwarta dzielnica Nowego Jorku? Nie mam pojęcia, bo jeszcze tam nie byłem. Kurde. Nie zdałam z matematyki w tym roku, ale 70, 60, 70. A ile to jest 4 razy 5? 4 razy 5, 40. 5. Przeliteruj mężczyzna. M, L, E, R, Z, E, Z, C, Z. Y, Z, N, A. Przeczytaj. Rabbit. Tak. Żaba. To jest mysz. Szczur. Rabbit. Szczur. Tutaj mamy Monalizę. Tak jest. I kto namalował Monalizę? Leonardo DiCaprio. Nie? Dobra. Ile to jest 40% ze 100? 25. 40%, a nie 25. Aha, 20. Mówi się poprawnie Budapeszt czy Bukareszt? Budapeszt. A czemu nie Bukareszt? Ogółem sądzę, że właśnie Budapeszt, dlatego że wszyscy mówią Budapeszt i nigdy nie przeczytałem, żeby się mówiło gdzieś inaczej. Co się stanie, gdy mężczyzna straci jajniki? No nie będzie w stanie rozmnażać się. Okej, rozumiem. A w którym miejscu masz jajniki? No mi się wydaje, że w jądrach. Kto napisał Wesele Wyspiańskiego? Nie, ja teraz ostatnio miałam, ja nie pamiętam, ja... No kto mógł to napisać? No każdy. Ty powiesz kto? Wyspiański. Ja? O ja...
Stolicą jakiego państwa jest Brazylia? A Brazylia to nie jest państwo? Jest. Nie wiem. Strzelaj. Jakiego może być państwa? Stolica Brazylii. No Brazylii. Nie wiem, no. Zgadza się. Kiedy mniej więcej wynaleziono koło? Był to okres średniowiecza. A ty coś obstawiał? W sumie bym powiedział, że przed tym jak wymyślili samochód, bo... No nie wiem, no... Jest to prawdopodobne, że koło poprzedzało wynalezienie samochodu. A teraz przeliteruj. Wschód? W, S, O z kreską, C, H, U otwarte i D. Nie. A jaki jest największy kraj w Ameryce Południowej? Brazylia. No, i Argentyna? Jest w Brazylii. To! Argentyna jest w Brazylii? Nie, no nie wiem, czy jest. Nie mam pojęcia, co jest. A stolicą Brazylii jest? Rio de Janeiro. Brazylia. Już mówiłaś dzisiaj. Naprawdę? Tak. A to był żart? Ja myślałam, że to był żart. Nie. No to... To jest pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. To gdzie? Jestem Kraków. Kraków jest tak pomiędzy tu a tu, w tym stylu. To napisz KRK. Powiedzmy, że dałem ci możliwość dwóch punktów. Kim jest Gombrowicz? Kurde, jakiś polityk. Okej. Okay. Z jakiej partii? Nie wiem, strzelam, że z PSL. No i teraz przechodzimy znowu do Francji. Pewnie gdzieś, no nie wiem, coś takiego. Dokładnie to ja nie powiem. Okej, okay, napisz FR. Mężczyzna. Y-N-A. Nie poszło. Po jakiej stronie Amerykanie walczyli pod Grunwaldem? Dobra, to jestem przy tym, że nie walczyli. Bardzo dobrze. Wow. Wiesz czemu, Kasprze? No bo to było 1410, a Kolumb odkrył później Amerykę, więc... Tak jest, kraj ten jeszcze nie istniał. Wow, ale to było mądre. Etanol jest w? Wodzie? W wodzie, tak jest. Niepoprawna odpowiedź, ale nie przejmuj się. To jest dopiero pierwsze rozgrzewkowe pytanie. No, powiedz. A najgorzej, jak jeszcze takie pytanie dostajesz, jak jesteś pijany, nie? O ja. I kurde, masz to na końcu właśnie, języka. Właśnie pijany, na tak. Masz na końcu a ty trzeźwiutki nie wiesz, co to jest etanol. No nie potrafię wyjaśnić, bo po prostu wyleciało. Aha. Nie? Teraz ul. Ile mamy naturalnych satelitów? Zero. Księżyc. Nie jest satelitów? No nie. To jest ciało niebieskie. Księżyc jest satelitą. Bardzo dobrze zrozumiałam. Mamy jednego i to jest księżyc. Naprawdę? No. Prawdzik na Koźminie. Zero. Księżyc to jest ciało niebieskie. Przeciw. Co było na bierze księżyc? Jak się mówi prawidłowo? Słowenia czy Słowacja? Słowacja. Czemu nie Słowenia? Słowenia to nie jest po... innym języku? Z tobą na Bielanach jest jak w Mediolanie. W jakim państwie leży Mediolan? W Barcelonie. W jakim państwie leży Mediolan? Barcelona to niepoprawna odpowiedź. Józef? Piłsudski. Nie. Nie ten. Oj, bardzo nie ten. Ile serc ma człowiek? Na pewno nie jedno. Nie wiem, strzelałbym dwa, trzy. No im więcej serc, tym lepiej, prawda? To jest jednak... No. Lepiej dla ciała, to wtedy sportowcy chyba mają więcej serc, nie? No sam kiedyś byłem, także wiem o co chodzi. A wiesz, co to jest za kraj? A to przypadkiem nie jest Austria? Liczba stosunków dziennie, nie? Liczba stosunków dziennie? Libido to jest liczba stosunków dziennie. Ma to sens? A to jak u ciebie wygląda libido? Żadne. Syzy, cyzy, ę, sy-i, ę. I to wszystko. Możesz pozdrowić kogo chcesz. Pozdrawiam siebie, bo jestem najlepszy. Przypominam wam, że teraz każdy już może grać w Quiz House. Link w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16:00.